Witam Państwa bardzo serdecznie. Stoimy przed drzwiami, które pierwszy raz przekroczyłem 10 lat temu, kiedy rozpoczynałem naukę w liceum imienia księdza Jana Długosza. I później przez kolejne 3 lata wchodziłem i wychodziłem tymi drzwiami przynajmniej 2 razy dziennie. Dzisiaj przejdę nimi, wejdę nimi kolejny raz, ale tym razem wejdę razem z Państwem. Zapraszam wszystkich telewidzów na wizytę w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Proszę księdza dyrektora, kiedy kilkanaście lat temu ksiądz dyrektor decyzją księdza biskupa rozpoczynał pracę, rozpoczynał organizację tej szkoły, która wznawiała swoją działalność po wielu latach, w sercach, w umysłach wielu mieszkańców miasta, wśród społeczności innych szkół, mnożyło się wiele pytań. Jaka będzie to szkoła? Jak będzie przygotowywać swoich absolwentów do życia, do podejmowania kolejnych szczebli edukacji? Przede wszystkim, jak będzie przyjęta, jaki będzie odzew wśród mieszkańców miasta Włocławka? Myślę, że po tych kilkunastu latach czas pokazał jedną z najpiękniejszych odpowiedzi. Jesteśmy w szkole nowoczesnej, w szkole pięknej, w szkole pełnej uśmiechniętych, zadowolonych uczniów, w szkole, do której z wielką radością wracają absolwenci, co też widać na załączonym obrazku, wdzięczni absolwenci. Proszę księdza dyrektora, z całą pewnością ma ksiądz dyrektor poczucie spełnienia wielkiej misji, ale misji, która się nie kończy, prawda? Dlatego, że szkoła wciąż się rozwija i z tego, co wiemy, rozrasta się, rozrośnie się wkrótce. Oj tak, mija już 13 lat, jak ksiądz biskup, ówczesny ordynariusz, biskup Bronisław Dębowski wraz z biskupem Romanem Andrzejewskim podjęli decyzję, aby reaktywować szkołę Długosza. 13 lat to już jest wiele osób, które uczęszczały do tej szkoły. Cieszę się, że wśród nich jest i ksiądz redaktor. Pokazuje to, że szkoła się rozwija i kolejni zdolni uczniowie opuszczają ją i przychodzą do niej kolejni. Natomiast prawdą jest, że na początku tejże działalności było sporo problemów i trudności związanych choćby i z odzyskaniem tego gmachu przez diecezję włocławską, która utraciła w czasach dosyć trudnych, powojennych, ten budynek. I pewnie nie tylko ambicją diecezji, ale taką przyzwoitością wobec historii budowniczych tej szkoły należało odzyskać ten gmach i przeznaczyć go na edukację. I pamiętam, że przede wszystkim była to decyzja księdza biskupa i duchowieństwa włocławskiego, aby była tutaj ta szkoła katolicka. Stała się ona jakimś swoistym pomnikiem też w roku jubileuszu Kościoła, w roku 2000. Natomiast po 13 latach cieszę się, że działalność tej szkoły, praca nauczycieli, osiągnięcia uczniów wpisały się i wpisują bardzo twórczo na mapie edukacyjnej Włocławka. Myślę, że jesteśmy postrzegani jako szkoła, która pomaga rozwijać zdolności i umiejętności uczniów w różnych wymiarach. Mamy już zwrotne informacje, że gro naszych absolwentów kończy dobre uczelnie, wybiera dobre kierunki kształcenia, później pracy zawodowej. I to cieszy i to pokazuje, że taka szkoła jest potrzebna. Natomiast czas stawia kolejne wyzwania, bardzo ważne dla działalności tej szkoły. Z jednej strony ciągle zmagamy się z remontem, bo jesteśmy w trakcie też i nadbudowy sali gimnastycznej, która pochłania sporo środków materialnych. A z drugiej strony jest prośba, która wypływa tym razem od strony rodziców, aby była również i szkoła podstawowa. Oczywiście w tym gmachu jest to niemożliwe, aby były trzy szkoły. Jest za mały ten gmach.
Natomiast ksiądz biskup Wiesław Mering podjął taką decyzję, aby przeznaczyć gmach przy ulicy Wojska Polskiego na szkołę podstawową, za co jesteśmy księdzu biskupowi ogromnie wdzięczni, jak i również panu prezydentowi Andrzejowi Pałuckiemu za to, że podjął dla nas tak ważną decyzję i wyraził zgodę na to, aby była to szkoła publiczna, bezpłatna dla rodziców. Jest to bardzo ważne i dziękujemy za tą decyzję tak władzom diecezjalnym, jak i władzom samorządowym w mieście Włocławku. Będziemy rozpoczynali nabór już od poniedziałku najbliższego do tych trzech szkół, jakie prowadzimy. Do szkoły podstawowej, której działalność rozpoczniemy w dniu 1 września tego roku i będziemy prowadzili nadal nabór do pierwszych klas gimnazjalnych i licealnych. Pani dyrektor Katarzyna Zarzecka wspomaga księdza dyrektora Jacka Kędzierskiego w prowadzeniu zespołu szkół katolickich. Pani dyrektor, prosimy o kilka słów wypowiedzi na temat oferty edukacyjnej. Czym ta szkoła wyróżnia się na tle innych placówek oświatowych w naszym mieście? Dlaczego warto tutaj posłać swoje dzieci, czy też w przypadku młodzieży, dlaczego warto tę szkołę wybrać? Czego mogą spodziewać się młodzi ludzie, którzy przekraczają progi tej szkoły? Jakie mogą mieć nadzieje i co da im ta szkoła w praktyce? Jest to jedyna szkoła w mieście, która prowadzi kształcenie w oparciu o wartości katolickie i ten zapis jest w statucie naszej szkoły. To jedyna katolicka placówka w mieście, zespół szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza. Każdy rodzic, który pośle tu dziecko, może liczyć na to i zapewniamy o tym, że kształcenie będzie przede wszystkim w oparciu o wartości chrześcijańskie. Drugim wyróżnikiem naszej placówki jest nowoczesność. Można powiedzieć, że łączymy tradycję z nowoczesnością. Wielu obawia się dzisiaj tej nowoczesności, o której chcę powiedzieć, mianowicie o nowych technologiach. Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski bardzo stara się o to, żeby szkoła była nowoczesna, żeby była najnowocześniejsza w naszym mieście i nie ma już chyba dzisiaj wątpliwości, że udało się osiągnąć zamierzony cel. Od września rozpoczynamy pracę z tabletami iPada i nie jest to żadna nowinka, za którą gonimy na oślep. Traktujemy te tablety, które wprowadzamy do edukacji, jako narzędzie, które chcemy wykorzystać do tego, aby uczyć właśnie z użyciem tych nowych technologii. To, jaką treść będziemy przekazywać przy pomocy tego narzędzia, to zależy tylko od nas. I tutaj bardzo długo zastanawialiśmy się, w jakim kierunku mamy podążać. I wsłuchując się w naukę Kościoła, również w naukę papieża Jana Pawła II, który mówił o tym, że nowoczesne technologie są darem Bożym, które człowiek ma wykorzystywać do tego, aby coraz bardziej być człowiekiem. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie zależymy od tego, co mamy, ale kim jesteśmy i co chcemy przekazać naszej młodzieży. Myślę, że wielu naszych telewidzów będzie bardzo zainteresowanych kwestią owego zaplecza technologicznego, o których mówił ksiądz dyrektor, mówiła pani dyrektor. Wiemy, że w szkole są tablice interaktywne, które umożliwiają uczniom pracę multimedialną podczas zajęć. Również pani dyrektor wspomniała o tabletach. Jeden z nich leży tutaj przed nami. Proszę księdza dyrektora, jak będzie wyglądała praca z tymi tabletami? W jaki sposób one będą wspomagać działalność edukacyjną szkoły? Czy one będą tylko dla nauczycieli, dla uczniów? W jaki sposób będą ułatwiać właśnie proces dydaktyczny? Na pewno chcieliśmy zrobić wszystko, aby ta szkoła była nowoczesna. I 5 lat temu podjęliśmy decyzję, aby z klas zdjąć tablicę na kredę. I dzisiaj możemy powiedzieć, że we wszystkich klasach lekcyjnych są tylko i wyłącznie tablice interaktywne.
Natomiast nowe technologie ciągle się rozwijają i jak 5 lat temu wystarczały do pracy tablice interaktywne, tak teraz kolejna potrzeba jest taka, żeby uaktywnić pracę nauczyciela z uczniem i takim narzędziem są między innymi tablety, które szkoła zakupiła dla uczniów i nauczycieli. Na dzień dzisiejszy 5 takich tabletów znajduje się w naszej bibliotece szkolnej, gdzie uczniowie mogą tu na miejscu korzystać z tych narzędzi, czytać książki, mają dostęp do różnych informacji. Ale również podjęliśmy taką decyzję, aby kolejne 30 tabletów służyły pomocą w procesie edukacyjnym młodzieży. I na dzień dzisiejszy nauczyciel, który pragnie korzystać z tego narzędzia nowych technologii, może wypożyczyć do klasy te 30 tabletów i wraz z młodzieżą korzystać z tego narzędzia. Nasi nauczyciele tutaj w szkole, mamy ich 60, 40 osób z nich nabyło te tablety, iPady z myślą o korzystaniu czy wykorzystaniu ich w pracy edukacyjnej. Teraz może powstaje pytanie, czy rodzi się pytanie, w jaki sposób mogą jeszcze aktywniej rodzice uczestniczyć w tym procesie. No, pewnie kolejnym etapem będzie to, że rodzic będzie pewnie proszony przez swoje dziecko, aby takie narzędzie mógł również mieć w domu i korzystać z niego, bo to z pewnością pomoże uczniom w zdobywaniu większej wiedzy i bardziej kompatybilnym korzystaniu z tego narzędzia i w szkole, i w domu. Czy to zastąpi książkę i zeszyt? Myślę, że nie, ale na pewno będzie jakimś alternatywnym narzędziem pomocnym w edukacji. Dlatego nowe technologie wymuszają podjęcie kolejnych wyzwań i pewnie tutaj jest dość nieograniczone pole korzystania z tych nowych technologii. Czy takie środki dydaktyczne jak tablice interaktywne, czy właśnie wspomniane tablety, będą również do wykorzystania w nowo otwartej szkole podstawowej? My jesteśmy otwarci na korzystanie z tych nowych technologii, z tych narzędzi, które dają współczesne osiągnięcia. Natomiast pewnie będziemy się mocno wsłuchiwali w oczekiwania rodziców. Jeśli rodzice, którzy zdecydują się posłać swoje dzieci, będą chcieli, aby ich dzieci korzystały z tych nowych technologii, my jako szkoła będziemy na to otwarci. Tylko powstaje pytanie, czy rodzica będzie stać na to, aby dziecku zaraz na początku edukacji sprawić taki prezent. Dlatego, że miałoby się to z celem, jeżeli dziecko by tylko i wyłącznie korzystało w szkole, a w domu nie miałoby narzędzia do odrabiania prac domowych. Natomiast na pewno dla tych dzieci, które będą w szkołach podstawowych, to ważniejsze jest mimo wszystko nauczenie się tych elementarnych spraw związanych z edukacją, czyli poprawnego pisania, czytania i na to będziemy przede wszystkim zwracali uwagę, aby przede wszystkim kaligrafia, piękne pisanie wśród tych najmłodszych dzieci było takim wyróżnikiem i znakiem rozpoznawczym. Natomiast korzystanie z tabletu, z iPada, aby stanowiło taką wartość dodaną do edukacji. Natomiast nie jako narzędzie, które zastąpiłoby korzystanie z tych metod tradycyjnych. Bogusia w tym roku zdaje maturę w Zespole Szkół Katolickich. Powiedz proszę, Bogusiu, jak byś podsumowała kończący się czas twojej nauki w liceum imienia księdza Jana Długosza? Co ta szkoła ci dała i dlaczego warto ją wybrać? Co byś powiedziała tym, którzy zastanawiają się nad wyborem swojej szkoły średniej? Dlaczego właśnie tutaj warto podjąć naukę? Dlaczego tutaj warto zdać maturę? Uważam, że mogę podsumować ten czas jako jak najlepiej spędzony na pewno. Jestem też w internacie,
co umożliwia mi i szybszy dostęp do szkoły, i szybsze dojście. W szkole uważam, że jest bardzo dobrze. Jest dostęp teraz do tabletów, idziemy w stronę nowoczesności na pewno. Nauczyciele są dostępni dla uczniów. Co mogę więcej powiedzieć? No polecam tą szkołę na pewno. I uważam, że to jest dobry start w przyszłość i dobre studia na pewno można po tym rozpocząć. A na co się wybierasz? Ojej, jeszcze nie jestem określona co do wyboru studiów. Może bym poszła w stronę muzyki, pedagogiki. No to rozważam te dwa kierunki. Tego z całego serca życzymy. Mateusz również jest w klasie maturalnej. Za kilkadziesiąt dni jego oraz jego kolegów czeka bardzo ważne wydarzenie, egzamin dojrzałości. Jak przygotowujesz się już do tego dnia? W jaki sposób na ten dzień oczekujesz? Czy już nauka jest rozpoczęta? Czy może zwlekamy na ostatnią chwilę, tak jak to bywa zwyczajem niektórych? I przede wszystkim, jakie uczucia goszczą i rodzą się w twoim sercu właśnie, kiedy zbliża się moment opuszczenia tej szkoły, kiedy zbliża się moment rozpoczęcia życia dorosłego, samodzielnego i dojrzałego? No, przede wszystkim przygotowania są bardzo intensywne. Ja osobiście naukę do matury zacząłem już ponad 2 lata temu, wstępując po raz pierwszy w progi tej szkoły. No cóż, matura pewnie jak każdego z nas napełnia mnie lekkim niepokojem, bo z tym wiąże się cała moja przyszłość. Aczkolwiek po 3 latach edukacji w tej szkole jestem pewny, że zdam tą maturę. I cóż, no opuszczając progi tej szkoły na pewno będzie mi żal, że ten czas już dobiegł końca, ale zawsze Długosz będzie zajmował jedno z najwyższych miejsc w moim sercu. Czy panie, które mają dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci, które niedługo rozpoczną naukę w szkole podstawowej, uważają, że nowa szkoła podstawowa w naszym mieście, szkoła imienia księdza Jana Długosza w ramach zespołu szkół, w jakiś sposób jest potrzebna? Jakie oczekiwania mają panie wobec szkoły podstawowej, do której pań dzieci będą uczęszczać? I czy mają panie zamiar posłać swoje dzieci właśnie do szkoły podstawowej w ramach zespołu szkół katolickich? W moim przekonaniu taka szkoła jest niezwykle potrzebna w tym mieście i myślę, że nie tylko chodzi o edukację, o przygotowanie dziecka do samodzielnego później funkcjonowania na wyższych etapach edukacyjnych, ale przede wszystkim chodzi tutaj o wychowanie do wartości. Myślę, że żadna inna szkoła tego nie zaproponuje mojemu dziecku. Jako rodzic bardzo bym chciała, żeby moje dziecko było wychowywane w jak najlepszych warunkach i chcę jak najlepiej dla swojego dziecka. Jestem przekonana, że szkoła katolicka będzie spełniała te warunki. Ja jako mama 7-letniej dziewczynki i 3-letniego chłopca nie mam już szansy posłać córki do pierwszej klasy szkoły podstawowej imienia księdza Jana Długosza. Z apetytem czekam na mojego syna, kiedy pójdzie do tej pierwszej klasy, jak najbardziej do tej szkoły. Szkoła katolicka jest bardzo fajna. Po 11 latach już istnienia gimnazjum i liceum imienia księdza Jana Długosza, mnie osobiście jako mamie, jako rodzicowi, jako tutaj osobie przebywającej w gmachu tej szkoły, bardzo urósł apetyt co do jakości tej szkoły, od wartości religijnych poprzez wartości materialne, bytowe tej szkoły. I chciałabym, żeby moja córka chodziła do szkoły podstawowej imienia księdza Jana Długosza, żeby się w niej rozwijała. Jeżeli nie poszła od pierwszej klasy, to mam nadzieję, że będzie miała szansę pójść od klasy czwartej, a później już tutaj mam nadzieję, że będzie chciała się dobrze uczyć, będzie się dobrze uczyła, będzie chciała przyjść tutaj do gimnazjum i liceum. I tak samo myślę o synu, że myślę, że zacznie edukację nie w tym gmachu, ale w równie pięknym gmachu w naszym Wrocławku. I że będzie cały czas kontynuował edukację w szkole katolickiej. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie, abyśmy z wiarą, pokorą mogli umieć słuchać Twojego słowa. Słowo Twoje, Panie, jest światłem na mojej ścieżce. Abym mógł Ciebie, Panie, rozpoznać, tego pełnego chwały, pełnego uwielbienia, a jednocześnie tego odrzuconego, cierpiącego w drugim człowieku. Druga niedziela Wielkiego Postu jawi się przed nami z nowymi
wyzwaniami. Kościół stawia przed nami słowo związane z przemienieniem na górze Tabor. Jezus po swoim spektakularnym, cudotwórczym działaniu prowadzi z sobą Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor. Przemienia się wobec nich. I tutaj góra Tabor jawi się przed nami jako góra paradoksów. Ukazuje nam Jezusa pełnego chwały w białych, lśniących szatach. W szatach tak białych, że żaden wytwórca sukna nie jest w stanie wybielić. A jednocześnie ten Jezus jawi się jako pełen prawodawca, bo jest w towarzystwie Mojżesza, i pełen prorok, bo jest z nim Eliasz, który miał zapowiedzieć czasy mesjańskie. Góra Tabor, jak powiedziałem, jest górą paradoksów, bo ukazuje nam Jezusa uwielbionego, pełnego chwały i mocy, a jednocześnie ukazuje nam zapowiedź Jego męki, czyli Jezusa ukrzyżowanego, umęczonego i odrzuconego. Góra Tabor jest zapowiedzią drugiej góry, drugiego, ale jakże dramatycznego wydarzenia. Jest zapowiedzią Kalwarii, miejsca czaszki, gdzie dokonał się ostateczny rozrachunek między szatanem pełnym nienawiści, a Bogiem pełnym miłości. W naszym życiu jest podobnie. Jest góra Tabor, pełna chwały, a jednocześnie jest także Kalwaria. I dlatego też Jezus nie daje nam żadnych odpowiedzi na nasze życiowe pytania. Bo często pytamy, dlaczego dotknęło mnie cierpienie, dlaczego spotyka mnie takie, a nie inne doświadczenie. Bóg nie daje nam tutaj na ziemi na te pytania odpowiedzi. Dopiero doświadczymy ich w tym niebiańskim Tabor, na tej górze, gdzie już jest zwycięstwo między dobrem a złem. Dlatego też Ewangelia przeznaczona na drugą niedzielę Wielkiego Postu ukazuje nam kolejny etap duchowej drogi chrześcijanina, duchowych zmagań, pytań, a jednocześnie braku odpowiedzi. Bóg jest jedyną odpowiedzią i słowa: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Pozwólmy, aby Bóg mógł nas prowadzić. Pozwólmy, aby w naszym sercu dokonały się słowa: słuchaj praw i nakazów, które ja Tobie nakazuję. Pozwólmy wreszcie prowadzić się Bogu za rękę, tak jak to uczynili apostołowie Piotr, Jakub i Jan. Najpierw ujrzeli Jezusa pełnego chwały i mocy, a później doświadczyli Jego odrzucenia, doświadczyli tego, że ich mistrz został całkowicie ogołocony i wreszcie ukrzyżowany. Ale w krzyżu Jezusa dokonało się zwycięstwo między dobrem a złem. W krzyżu Jezusa jest zawarta oferta naszego zbawienia.